Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager w karierze z FIFA 22. Mam nadzieję, że Wy już swoje e, gry macie, e, że, że prowadzicie kariery, że gracie w Ultimate Team. Koniecznie dajcie znać, co uważacie o nowej e, FIFA. Słuchajcie, ja muszę powiedzieć, że gameplayowo mam gigantyczne problemy, ale nie znaczy to, że ta edycja mi się nie podoba. To jest bardzo istotne, tylko mam taki problem, że ja, ja czuję chęć nauczenia się dobrze grać w tę grę, ale boję się, że ta chęć mi minie po pierwszym patchu. Nie mija mi za to chęć, żeby nagrywać karierę. Mam nadzieję, że Wam także. Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie koniecznie kanał, jeżeli tak jest. Zapraszam oczywiście na stronę ergol.com, tam z hasłem Koza10 macie 10% zniżki, a my przechodzimy do tego e, odcinka. Odcinka, w którym e, dowiemy się, mam nadzieję, wiele, wiele prawdy o paru zawodnikach. O zawodnikach, którzy, e, no liczę na to, będą. E, okażą się być dobrymi transferami po prostu, okażą się być piłkarzami, na których e, będę zadowolony, że postawiłem i też trzeba przyznać, że nasz scout zaczął robić naprawdę kawał dobrej roboty. Nie znaczy to oczywiście, że wszystkich tych młodych wychowanków będziemy wrzucali do zespołu i że wszyscy będą mieli miejsce na boisku, e, ale no, zobaczymy jak to będzie. Przede wszystkim e, zobaczmy sobie tych nowych. To jest ta oto e, trójka. Mamy Wernera, on wygląda... Hmm, ja go wziąłem, bo liczyłem na to, że będziemy mogli dać mu y, zmianę pozycji. Ale z Bramkarza jest to ciężkie. Jest za to Schroeder, y, który naprawdę wygląda dobrze. I to jest gościu, który no właśnie, co z nim zrobić, co z nim zrobić, co z nim zrobić. Moim zdaniem, to jest środkowy pomocnik, cofnijmy go zatem tutaj no i zobaczymy, co się tu wydarzy możecie wy oczywiście dać mi koniecznie znać, co powinienem z nim zrobić, albo nawet nie tyle środkowy co boczny pomocnik bardziej, więc dajcie koniecznie znać, co z nim zrobić mamy tutaj tego golkipera, który sobie pracuje no i mamy kolejnego golkipera który także zacznie pracować i on wygląda naprawdę dobrze, więc fajnie ta szkółka sobie funkcjonuje na razie nie chcę tych zawodników za bardzo wyjmować bo tych, których mogę to, to nie są takie okazy, które umówmy się są godne uwagi, no poza jednym piłkarzem, którego ściągnęliśmy do nas ostatnio, no i który wygląda naprawdę imponująco. Ten Winkler, no, no... Czuję, że to będzie ktoś. Damy mu inny numer, trochę, żeby jeszcze się chłopak wiecie. Żeby żeby nie było za dużej bujanki, że tutaj dostał e, jakiś niesamowity numer na koszulce e, i że będzie zaraz w podstawowym składzie. Ja się zastanawiam, czy treningi są zrobione. Część lepiej, część gorzej, ale są. E, zatem czekamy na to, co wydarzy się dalej. E, fajnie, jesteśmy na czele tabeli, ale jeszcze to absolutnie o niczym nie świadczy. To jeszcze nic nie znaczy, więc na spokojnie. Mamy uraz zawodnika na 8 dni. E, wypada nam Mackenzie. No jest to do przeżycia, znaczy najbardziej boli, że chłop się nie będzie teraz rozwijał, ale no, sami rozumiecie, że to nie jest piłkarz, bez którego gry sobie nie wyobrażamy, bo jest to zwyczajnie, a nie, to nie jest rezerwowy, to jest nasz środkowo-brońca, przepraszam, bo mi się Mackenzie ze Skalin pomylił. Tak czy siak przeżyjemy. Tymczasem przed nami spotkanie z zespołem, którego nie widzę w topowej szóstce i raczej nie ma co właśnie go szukać. Tak też mi się wydawało, Miałek hmm. chce w tym meczu zagrać i zagra, bo to jest taki rywal, na którego spokojnie możemy spróbować coś tutaj leciutko, e, leciutko uszyć e, innego. Zatem tak: Winsheimer e, zejdzie sobie na bok, e, Kittel po reprezentacji odpocznie, zagra tutaj Białek, Kinsombi e, bez Kozłowskiego, tutaj zagra kone od pierwszej minuty, race na SPD e, i czy chciałbym coś jeszcze zrobić, czy chciałbym coś jeszcze zmienić? No nie, w ten sposób podchodzimy do tego spotkania. E, bardzo chciałbym, żeby wystąpił Walentyn, ale na to, czy on wejdzie na boisko, czy nie, nie mamy wpływu. Zatem słuchajcie. Hamburger, Sunhausen. Dwa do jednego. I Białek strzelił jedną z bramek. To jest bardzo istotne. No, Kafur nie wykorzystuje jedynastki. co jest do tyle istotne, że był to ziomek w niesamowitym gadzie, ale ważne jest to, że wygrywamy w tym meczu. No i też to, to, że Polak się wpisał na listę strzelców w meczu, w którym zależało mu na tym, żeby wystąpić, to jest coś, co naprawdę ma dla mnie wiele wartości. Białek. Znów imponuje, a my czekamy na mecz z Unionem Berlin. To nie będzie łatwe spotkanie, słuchajcie, no bo to jest Spadkowicz z chciałbym. O, oh, idealnie. To jest Spadkowicz z Bundesligi, więc tu jest parę poważnych nazwisk. My oczywiście poszukamy tych polskich, zobaczymy, czy załapał się i puchacz, i wszołek. Ciekawy jestem bardzo. Tymczasem na to spotkanie tak naprawdę jesteśmy mocno przygotowani. Jeśli chodzi o Risa Nelsona, to kurczę, szkoda, szkoda, i tak chciał mocno zejść z kontraktu. No zobaczymy, zobaczymy, może kiedyś, bo to jest zawodnik, który naprawdę w Bundeslidze pokazywał, że potrafi grać, dlatego ja chciałem go ściągnąć, bo tak jak mówię, w ogóle nie za występy arsenalowe, bo ja w arsenalu nie jestem fanem tego piłkarza, ale za występy. Za występy w Bundeslidze swego czasu, jak najbardziej należy mu się uwaga. Winkler pojawi się na ławce rezerwowych za Kaliego. W ten sposób będzie to wyglądało. Zobaczymy, jak będzie wyglądało spotkanie z Unionem. Nie ma w podstawowym składzie żadnego Polaka. Zobaczymy na ławce, oczywiście, po spotkaniu, które przegrywamy. 2 do 0, niestety. Jeśli chodzi o, o drużyny, no to tym kapuchacza. Nie, a nie, jest, 26. To może być ciekawy piłkarz, który mógłby nas wzmocnić. Jeżeli się okaże, że w Unionie nie będzie grał, czemu nie? E, czemu nie? Tymczasem jest to spotkanie o tyle bolesne, że oczywiście nie dość, że tracimy fotel lidera No to wypadamy z podium, a, a na tym nam najbardziej zależało no, e, Bardzo, bardzo, no chcę awansować, słuchajcie, nawet nie wiecie jak mi na tym zależy Szkoda tego spotkania teraz e, przegranego też tak e, bez, bez ale, prawda? Nie było 2 do 1, e, nie, nie strzeliliśmy gola, nie, 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 nie było czegoś takiego... Co, co by było naprawdę efektem wow, w tym meczu zagramy sobie takim składem. Bez żadnych zmian. Wychodzimy na trzecią drużynę w tabeli. Liczę, że wygramy ten mecz i wygrywamy. Kinzombi i Ray strzelają. Co istotne, w tym spotkaniu zagrał Kozłowski. No ale był to jeden z najgorszych występów w drużynie, bo oczywiście mamy tutaj Białka 6-4, ale pamiętajmy o tym, że Polak e, wszedł z ławki, więc tutaj oceniany zawodnik jest zdecydowanie inaczej. Ważne jest, słuchajcie, to, że wygrywamy. Absolutnie nie jest jeszcze moment na jakiś czas rozliczeń czy coś. Na pewno kinsombi tych rozliczeń ewentualnych się boi, dlatego dwoi się i troi na treningach, żeby tutaj jak najlepiej to wyglądało. Piękna sprawa. My jesteśmy na drugim miejscu w tabeli, no i czekamy na kolejne spotkanie, które zagramy z Werderem na miejscu trzecim. Ewentualne zwycięstwo, oczywiście, nic tutaj nie znaczy jeszcze. Ale na pewno byłoby takim fajnym początkiem do jakiejś drobnej ucieczki. W tym meczu Labolt jest mocno zmęczony, więc Weber zagra na lewej stronie. No, a tutaj zaprosimy sobie. Hmm. No, zaprosimy sobie Me Meferta, jednak mimo wszystko pójdziemy w to jego doświadczenie. I Rejs Kozłowski. No, wygraliśmy poprzedni mecz, więc poza tą jedną zmianą nie będę tu kombinował. Kone czeka na angaż w starciu jakimś. No, ale jak na razie. No, mamy, słuchajcie, wszelkie przesłanki ku temu, żeby ten skład trzymać. Kozłowski też e, pokazuje. Panie trenerze, ja tu jeszcze chętnie spędzę troszkę czasu na tym boisku, pan mnie nie zdejmuje. E, mamy z, raport, jeśli chodzi o juniorów, nad którymi pracujemy. No, zobaczymy, jak oni będą sobie tutaj radzili. No, a my czekamy. Tak naprawdę na kolejne starcia, no bo teraz e, chcemy, żeby jak najbardziej procentowało to, e, co, e, co, co robimy, prawda? Martwi mnie troszeczkę artykuł w, w, w prasie, który sugeruje ciągłe i e, nieprzerwane, tak naprawdę, problemy e, Webera, który, który rzeczywiście nie jest w najlepszej dyspozycji. To jest naprawdę ciekawe, słuchajcie. Jak bardzo reszta drużyny maskuje błędy Austriaka. Zresztą, cała drużyna w obronie to nie gra najlepiej. Zatem muszę powiedzieć, że w ogóle teraz, jak patrzę sobie na te występy obrony, no to, no, ogólnie są dosyć średnie, delikatnie rzecz ujmując. Więc, tak naprawdę, ci, co są bardziej z przodu, ciągną cały ten wózek. No, ciekawe, ciekawe, naprawdę warte e, zauważenia. E, tak czy siak, to, to, to mnie w tym momencie aż tak bardzo nie interesuje, dopóki idzie. No to niech idzie, no, nie, nie wymieni obrony na nowej w tym momencie, bo nie mam na kogo, więc ważne jest to, że jakoś to wszystko razem zazębia się na tyle, że ma, to, że ma to jakikolwiek sens. No to, co jest istotne, to przede wszystkim nasze miejsce w tabeli. To mi się naprawdę podoba, słuchajcie, zajmujemy drugą lokatę, no i też ważny jest fakt, że już nawet teraz po dziewięciu kolejkach, jest drobne urwanie się właśnie Werderowi. Ja nie mówię absolutnie o tym, że tutaj cokolwiek jest rozstrzygnięte i tak dalej, ale fajnie, że od początku jest szansa na to, żeby mieć przewagę, którą potem ewentualnie będzie można zmarnować w jakimś momencie kryzysu. Więc na przykład zwycięstwo z taką Arminią byłoby na pewno fantastyczne. Zastanawiam się, czy z zespołem z Bielefeldu chce zastosować jakąś inną taktykę. No i wydaje mi się, że damy szansę Kone w tym spotkaniu, zatem bez bez kapitana, wyjdziemy na ten mecz. Znaczy, oczywiście, kapitan będzie Wagnerman, ale bez Kinsombiego wyjdziemy na to spotkanie. I to na razie będzie tyle, choć chciałbym, żeby Winkler znalazł się na ławce i żeby Meffert znalazł się na ławce. Takie drobne zmiany. No, i zobaczmy to spotkanie. Szybka symulacja. Hamburger SV. Wy... Przegrywa. Przegrywamy 3 do 4. Okafor e, strzela bardzo smutnego hat-tricka. E, no, bo niestety nie dającego nam zwycięstwa. E, no, robił co mógł Szwajcar. Reszta drużyny jednak mu nie pomogła. I pan Koné. Connet... Sprawia, że tutaj, uj. uj, uj, uj tutaj pan Konet sprawia, że, że będzie trzeba jeszcze troszkę czasu poczekać na kolejne miejsce w podstawowym składzie. Francuz miał być bohaterem, miał być um, tutaj w tym klubie um, liderem, a. No, nie wygląda to dobrze. No, i dosyć szybko wykorzystujemy ten nasz e, margines bezpieczeństwa i margines błędu, jaki mieliśmy. No, Okafor na pewno tutaj wybija się ponad przeciętną tej drużyny, i pewne jest to, że prędzej czy później ktoś się po niego zgłosi. Więc fajnie by było jak najszybciej być w Bundeslidze, żeby łatwo było go zastąpić. E, dobra, przed nami spotkanie teraz z e, e, Heidenheim. Tam, między słupkami, raczej nie zobaczymy. Naszego bramkarza e, byłego, znaczy obecnego, ale wyporczonego. E, ciekawy jestem, czy on się gdzieś tam znajduje, czy też nie, chociaż ważne jest, że, że, że gdzieś jest też w innym otoczeniu. To istotne, słuchajcie, to co ważne, także w tym meczu Białek w podstawie, z lewej strony zagra Winkler od pierwszej minuty, z prawej strony postawimy na Okafora z nadzieją, że się nie spali w tym meczu. E, środek pomocy Kinzombi Race, Kozłowski, tak, e, ale tutaj bez. No właśnie, bez któregoś z obrońców na pewno. Mackenzie zagra za wobera, w ten sposób w takim razie to wygląda. Liczę, że uda się wygrać, a zaraz gramy z Unionem bardzo ważne spotkanie. Tutaj wygrywamy 5 do 2. Okafor dwa gole. Białek też dokłada gole Kozłowski strzela, więc fantastyczny mecz. Ale to, co dla mnie najistotniejsze, że, że są trzy punkty bardzo komfortowe. Teraz mamy chwilkę na regenerację i gramy z Unionem w pucharze. Między innymi chciałby zagrać w tym meczu Białek. I chciałby w tym meczu zagrać przede wszystkim Kownacki. Polak w tym, w tym spotkaniu wystąpi. Absolutnie chciałbym go zobaczyć od pierwszej minuty z Unionem. Szkoda, że akurat na nich trafiamy, bo to nie będzie łatwy mecz. I wolałbym kogoś teoretycznie słabszego. W tym meczu tak. Meffer zagra, zadebiutuje skali na lewej obronie. W środku pomocy chcę zobaczyć Konę, bo chce mu dać szansę. Rejs zagra oczko wyżej. Tutaj zagra Tribal. Wagnoman gra oczywiście. Kittel gra, więc hyber na prawym skrzydle, na napadzie. E, Kow... A nie, no to Kownacki może zagrać na skrzydle. E, I Sonny Kittel tu nie zagra, bo chciałbym dać szansę tym razem Walente. Jeden młody zagrał ostatnio, e, więc tym razem zagra drugi młody. Winkler, wskakuj sobie tu, ty sobie wskocz za Leybolda. No i dobra. I e, jest okej. Okay, jest okej. Okay. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj przejść dalej, chociaż no, no szczerze wątpię. E, w meczu z Unionem. Wygrywamy 3 do 2, proszę bardzo. Winkler strzela, nasz młody chłopak strzela na wagę przejścia dalej, to jest naprawdę istotne. Meffert strzela, Kownacki strzela, więc to jest bardzo istotne, istotna wiadomość dla reszty drużyny. Puchacz pojawił się na boisku więc z takich informacji to może być istotne, no ale przede wszystkim, no przechodzimy dalej, no to to jest fantastyczna informacja to mi się naprawdę podoba Valente jest zadowolony, że że zagrał, ja również jestem zadowolony no ale Valente też powinien słuchajcie tutaj trzęść portkami, no bo Winkler naprawdę pokazuje, że jest chłopakiem, który nie znalazł się tutaj z przypadku. Gramy z São Pauli, zatem w tym momencie warto by było też zmienić troszeczkę zespół, który jest mocno zmęczony, z Ali za Wagnomana, no tak, średnio. Zatem, czy ty możesz zagrać na boku? Nie, ale Mackenzie moim zdaniem, może zagrać eee, i tak jest. Więc McKenzie tutaj, eee, tu zapraszamy. No, rejsa nie zaprosimy w to miejsce. Hmm. Niech zagram Effert drugi mecz z rzędu w ten sposób. Kozłowski gra, Kinsombi gra, Winsheimer e, nie gra, tutaj zagra Białek. No i ja chciałbym nie, tutaj już jest, więc, więc tak naprawdę mamy skład e, zrobiony tak, jak, jak być powinien. Dużo zmęczonych zawodników, ale e, jedenastka podstawowa i tak wygląda moim zdaniem, nieźle. E, I. No, tego się tylko bałem, że właśnie może trochę zabraknąć mimo wszystko gazu i zabrakło go, bo w 86. minucie dali oni. A nie, prowadzenie mieli. Czyli my wyrównaliśmy, no i oni niestety dali na zwycięstwo w 86. Szkoda. Szkoda, że gubimy punkty. Na pewno fajnie smakuje przejście tego unionu, ale dużo lepiej by smakowało przejście unionu w lidze. W, w lidze niemieckiej, a nie w pucharze. Wiecie o co chodzi. No dobra, ale słuchajcie, sytuacja w tabeli nie jest zła. Z zespołem, z którym przegraliśmy nadal e, dzielą nas dwa punkty. Teraz pojawia się Szalkę na horyzoncie, e, więc e, na spokojnie, słuchajcie, na dużym spokoju do tego wszystkiego podchodzę. E, no i zobaczymy. Widzę, że skończył nam się chyba już scouting w Niemczech, ale na razie naprawdę mamy dużo tych juniorów i nie chcę ładować się, wiecie, w kolejną porcję, bo bez sensu będzie tych zawodników brać do nas, e, jeżeli zaraz się okaże, i z nich po prostu nie ma absolutnie szans e, na grę. Na pewno ciekawy jest ten bramkarz i to jest zawodnik, na, którym, e, na którego będziemy zwracali uwagę, ale ważne jest dla mnie to, żebyśmy mądrze tych golkiperów, e, boże, tych tych juniorów rozwijali. Gramy strzalkę, e, w tym spotkaniu możemy mieć na, cały najlepszy skład, zatem wykorzystamy to i wygrajmy Proszę. Remisujemy strzalkę i to jest coś, co powinno lekko być niepokojące. E, to, to, to jest mecz, który powinniśmy tutaj wygrać. I sprawia to, że już Be Werder ma nas zaledwie na jeden punkcik. Ja na Union nie patrzę. Ja patrzę na to, żebyśmy my przynajmniej to drugie miejsce mieli. To jest dla mnie najistotniejsze, żebyśmy awansowali bezpośrednio, bo takie są. W stosunku do nas wymagania, patrząc na tę tabelę, te dwa zielone różnią się od tego trzeciego, więc obawiam się, że to może nie być awans bezpośredni. Więc skoro to nie jest awans bezpośredni, to to mnie nie interesuje. Mamy teraz listopad, w którym dużo się dzieje, w którym jeśli chodzi o treningi i reprezentacje, nie dużo się dzieje, jeśli chodzi o kluby, ale w sumie mi to nie przeszkadza. Zawsze można popracować z zawodnikami, zawsze można zrobić ćwiczenie, którego się nie zrobiło. Zatem trening mamy zaliczony, a więc nasi zawodnicy zyskają na tym naprawdę mocno i fajnie, bo jest tam Kozłowski, Skali i Valente, czyli sami młodzi, chociaż umówmy się, tych starych u nas ciężko jest znaleźć. Gram teraz z Darmstadt, niezwykle istotne spotkanie. Nie no serio, nie mam jeszcze tego zrobionego. Zatem mamy zrobione treningi. Wszystko na Forma S. Słuchajcie, Forma jest. mam nadzieję, że będzie w tym meczu z Darmstadt. Naprawdę na to liczę, bo. Fajnie, 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 gdyby udało nam się tu urwać. W składzie żadnych zmian nie robimy i ten mecz wygrywamy, prawda? Prawda, białek oraz Kittel wpisują się na listę strzelców. Bardzo mi się to podoba. Nie mamy jednego wyraźnego takiego e, lidera, jak było to w zeszłym sezonie. Oczywiście mówię tutaj o Winsheimerze. Ono absolutnie nie mam do niego e, m, tutaj pretensji. Wręcz przeciwnie, no jestem zachwycony, że tu tutaj już nie na jednych barkach teraz spoczywa presja. E, no, ale rozkłada się ona na całą drużynę i to jest coś naprawdę fenomenal. fenomenal. Nego. Też mam taki problem, że lubię tą drużynę i nie widzę tutaj punktów takich, które mógłbym sprzedać bez bólu serca. Troszeczkę mnie to martwi, nie będę ukrywał jako menadżera. Gramy teraz z zespołem z dziesiątego miejsca, z Regensburgiem. Następnie gramy z e, tym zespołem. Ważne jest dla mnie to, gdzie oni są w tabeli, bo oni są, byli wysoko dosyć, a teraz ich już nie widzę, a chodzi o to, żebyśmy wiedzieli jak się tutaj... No dwa solidne mecze, dwa solidne średniaki, więc tutaj nikt nie odpoczywa. Poza drobnymi zmianami, wynikającymi też z, no, no z wy, występów, bo chcę białka zobaczyć w podstawie. No i damy szansę. E, konie? Nie, konie poczekać, ktoś się zmęczy, bo no nie daje argumentów, żeby wejść na boisko obecnie, e, chociaż mogą te argumenty się znaleźć, bo teraz przegrywamy 2-0 w meczu, w którym raczej porażki nie kalkulowaliśmy, Darmstadt wygrywa z Unionem, z jednej strony to cieszy, z drugiej strony martwi o tyle, że e, no, nie ucieka nam Union, ale goni nas Darmstadt, prawda? E, zadowolony jest Kownacki, że wraca do podstawowego składu i też w tym meczu rozpocznie, bo to jest mecz pucharowy, w którym pomieszamy, pobawimy się troszeczkę składem, e, na pewno zagra na boku ten Amerykanin, w środku też e, będzie amerykański, więc będzie się działo, więc tak, tutaj Mackenzie, tutaj Meffert, tu oczywiście Skali, Wagnoman gra, dalej w środku pomocy um, Tribal z e, Kone z Kinsombi, niech zagra Kinsombi. No i tu się zadzieje, bo zagra Ko Kownacki. Chciałem, żeby zagrał Białek. Dobra, zagra Białek, zagra e, Winkler, Win e, zagra Kownacki. I Kinsombi jednak nie zagra, bo tu zagrawa Lentę, jeżeli może zagrać, a powinien móc. E, nie, on ma minus 8, a Winkler. Minus 3. No ale słuchajcie, no musi się chłopak dostosować, więc zagra w ten sposób. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szybka symulacja tego spotkania yy, i przegrywamy 4 do No tego można było się spodziewać. Nie sądziłem, że aż tak wysoko. Liczyłem, że tutaj będziemy w stanie postawić warunki troszkę jak Unionowi. Tak się nie wydarzyło. No jak widzimy, tutaj większość zawodników zawiodła. Winkler udowadnia, że na ósemce grać nie może. Ale pretensje mam tylko i wyłącznie do jednego zawodnika, bo dla niego to miała być szansa. Manu Kone na czerwono. A dla niego to miała być szansa, dla niego to miał być taki, wiecie, mecz, w którym on e, pokaże, że, e, że to jest, e, że, że, że to jest dla niego, e, że to jest dla niego. Yy, no, że, że to jest jego wejście do drużyny. Tak się niestety yy, nie wydarzyło. Patrzymy na juniorów. Oni oczywiście tutaj dzielnie pracują, ale yy, będę to utrzymywał. Poza bramkarzem, na razie nie widzę tutaj nikogo, kto w jakikolwiek sposób tak naprawdę byłby gotowy na to, żeby zapukać do pierwszego składu. No, zobaczcie, gotowy to jest Winkler, gotowy to jest Valente, prawda? A, 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 a nie ci. Yy, dobra, zatem mamy, słuchajcie, yy, progres odnotowany. Yy, A czekajcie, bo yy, jedną rzecz, yy, bo, bo to muszę przeczytać dokładnie. Yy. Zmienili nam cele? Tutaj, yy, znaczy nie, nie rozumiem, czy chodzi o to, że, 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 że te cele zostały... Nie, one nie zostały zmienione. Nie, 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 czyli po prostu są niezadowoleni w kierunku, w którym zmierza zespół? Ale nie rozumiem trochę niby czemu, bo nie jest. Dobra, no dziwna sprawa. Tak czy siak, gram teraz z Cars. A nie, Kaj ze dobrze, bo tak się zastanawiam jak coś wymówić, że już nawet nie czytam co to będzie i z Kaj wygrywamy, aczkolwiek w dosyć takich powiedziałbym nerwowych okolicznościach, no bo tam jeszcze był rzut karny e, na koniec, no ale ważne jest to, że są trzy punkty, e, Rejs, Kittel oraz, e, kto tam jeszcze strzelił dla nas, Okafor, fajnie, fajnie, e, więc to mi się na pewno podoba, że... Jesteśmy w stanie coraz pewniej i częściej punktować. To jest naprawdę e, niezwykle istotne. No, i jesteśmy cały czas na miejscu numer dwa w tabeli. To ma dla mnie bardzo duże znaczenie. E, teraz gramy z. Nie, to nie są oni. To jest inny zespół niż ten, e, który, o którym myślę, bo to jest. E, zaraz, zaraz się dowiemy, jak oni się nazywają, bo to nie jest to. Gr gruner Frucht. A nie, to jest to. To. W rzeczywistości chyba oni teraz identyfikują się Innym herbem, mam takie wrażenie Ale może mi się wydawać, dobrze To co istotne, w tym meczu damy szansę Damy szansę Kone, po raz kolejny Liczę, że coś temu chłopakowi Przeskoczy, zobaczymy No i w tym spotkaniu zagra Białek Takie dwie zmiany, które chciałbym zobaczyć Mam nadzieję, że wpłyną one pozytywnie na zespół Wygrywamy 2 do 1 Białek strzela i to pierwszą bramkę Kitel dokłada kolejne trafienie A jeśli chodzi o Kone 7-0, Ok, pierwsze solidne spotkanie w jego wykonaniu. To trzeba zauważyć, że wreszcie jakoś zaczyna to tam yy, wyglądać, może inaczej, może nie wreszcie zaczyna to wyglądać, tylko wreszcie wyglądało to tak, jakbyśmy chcieli. Mamy zmianę pozycji juniora, zmieniamy ją zatem, idzie ocena do góry. No i teraz, Mordo, ładujesz wszystko w tempo i strzelanie, nie? To, to, to jakby masz być szybki e, i wiedzieć, wiedzieć, jak pokonać bramkarza. To jest, moje, e, to jest To jest moja wytyczna dla ciebie. E, czekamy, słuchajcie. Czekamy zatem na to, co wydarzy się teraz w meczu z Padebornem. E, jakby... Fajnie by było wygrać i się od nich, urwać. Najlepszy, znaczy najlepsze i najgorsze jest to, że zbliża się okno transferowe. I znowuż mam wrażenie, że mamy drużynę zrobioną dobrze i przede wszystkim to dobrze wygląda na boisku. Więc ja troszeczkę. Yy, ja troszeczkę nie widzę możliwości, żeby. Troszeczkę nie widzę możliwości, słuchajcie, żeby w tym momencie kogoś kupować. Na pewno chciałbym kogoś może nie tyle sprzedać, co chciałbym pozbyć się walenty na wypożyczenie. Już wam mówię czemu. Odpadliśmy z pucharu Gościu może grać na dwóch pozycjach ofensywnych, które, na których i tak mamy zawodników. Nie jest w formie, więc wydaje mi się, że jemu naprawdę odejście zespołu na chwilę zrobi bardzo dobrze, bo będzie mógł tam grać i to jest dla mnie istotne. I powiem szczerze, no, zastanawiam się, no ale tutaj nie. No, yy, skali po prostu będę musiał skali jego dawać do drużyny i to jest istotne, żeby to zrobić. Tak naprawdę najbardziej prawdopodobne jest to, że pozbędziemy się Mefferta to jest piłkarz, którego jestem gotów się pozbyć i w jego miejsce ściągnąć jakiegoś młodego obrońcę środkowego. Może tego Kulibaliego na przykład. Wydaje się, że to jest najbardziej taka naturalna e, zmiana, którą powinniśmy zrobić. Więc Heimer w tym meczu znów nie zagra, on jest bez formy, a Białek wszedł i zagrał. Więc sorry, ale e, tutaj trzeba postawić napastnika, który strzela. E, oczywiście to nie jest żadne skreślanie Więcheimera, no, ale Białek wchodzi ładuje kolejną bramkę. Remisujemy co prawda z Padebornem, ale. To co istotne, e, ci, których predestynowałem do ataku, strzelają, więc chce grać Kowanacki i będzie grał. E, zadowolony jest Białek, że gra. No, nie dziwię się. No, robi nam się tłoczno w ataku, ale to jest taki pozytywny tłok. To nie jest tak, że ja mam zawodników na jakichś dużych minusach. Tylko każdy chce grać i jak gra, gra dobrze. Więc tutaj y, dobór tych piłkarzy do podstawowego składu naprawdę nie jest łatwy. Southampton proponuje nam wypożyczenie z opcją wykupu. Y, ja zgadzam się na wypożyczenie. Krótkie, ale przyznam szczerze, nie chciałbym go wypożyczać do Southampton, bo to jest znakomity zespół, e, jakby patrząc w porównaniu do nas, prawda? I o Levante, no Levante to to jest na pewno e, dużo lepsza opcja, więc ja wycofuję nasze rozmowy z e, nimi. No i tutaj, oczywiście, e, delegujemy do tych rozmów e, pyk, krótkie wypożyczonko, no. I, i, i do zdecydowanie chętniej, no bo sami rozumiecie, Anglia jest super, rozwój tam jest super, no ale nam zależy na tym, żeby ten gościu grał, bo, bo rozwijać to i w ten sposób się może u nas, prawda? No ale my chcemy tego, żeby on na boisku był regularnie, a, a, a nie od święta, tak jak w naszym przypadku, prawda? Więc, więc czekamy. No a nie mamy tu możliwości porozmawiania z trenerem e, Soton i Hazen Hitler nam tutaj nie powie zaraz, że, e, że spoko wpuszczę go w tym i w tym pucharze, zagra tyle i tyle spotkań, no sami rozumiecie. E, z Zlewante zatem dochodzimy do porozumienia. Mam nadzieję, że Portugalczyk się na to zgodzi e, i, i że e, przejdzie e, tam, bo to, to, to jest naprawdę fajny ruch transferowy dla tego zawodnika. E, mamy również informację, jeśli chodzi o młodeż, młodzieżowego zawodnika, że e, Ruder zastanawia się nad swoją przyszłością, a powiem szczerze, ja w takim razie biorę tego piłkarza do drużyny i weźmiemy, tak naprawdę, do drużyny tutaj tych wszystkich, których możemy. Shredder pójdzie na wypożyczenie, a cała reszta. O, tam mam jeszcze jednego, a cała reszta pójdzie na sprzedaż, po prostu. Tak to zrobimy, wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie. Zatem przechodzimy sobie tutaj do młodzieży, i panie. E, Lehman, pan idziesz na listę transferową, panie Werner, pan idziesz na listę transferową, ty także, e, a Schröder, e, idziesz na listę wypożyczeń, co i tak w moim odczuciu jest e, dobrą informacją, no bo zawsze mogło być, zawsze mogło to być e, pozbycie się ciebie definitywne. Zatem wszyscy ci zawodnicy zostali przeze mnie powystawiani. Uważam, że jest to e, dobra decyzja, bo zwyczajnie oni e, no, 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 no nie mają. E, Um, nie mają, a nie, bo oni wszyscy mówią. A nie, oni są ten. Dobra, oni są zadowoleni, nieważne. A Shredder jest zadowolony, że przechodzi do drużyny i że o tym marzył. No fajnie, no ale akurat będziesz musiał o tym pomarzyć poza, poza zespołem. Zatem tutaj stanowczo uszczupla nam się szkółka juniorów, ale sprowadza się ona do tego jednego, no którym, mówmy się, nie wygląda jakoś fenomenalnie. Ale słuchajcie, jego perypetie będziemy śledzili. Jeżeli wy chcecie śledzić perypetie tej kariery, koniecznie subskrybujcie kanał. Za dziś bardzo wam dziękuję. Wjeżdżamy w okno transferowe, którym zajmiemy się już jutro. Zmiany są konieczne, żeby jakby tutaj ewoluował, ewoluował cały czas zespół w kierunku, który wymagamy, ale przyznam szczerze, że jest naprawdę dobrze, dlatego bardzo możliwe, że mocno skupimy się na transferach na przyszły sezon i poszukamy zawodników, w którym ewentualnie kończą się kontrakty, bo no bo naprawdę będziemy mieli pieniądze, żeby niektórym, te, żeby niektórym te kontrakty dać no i musimy skupiać się głównie na reakcjach to trzeba przyznać, że, że jesteśmy w tym momencie w którym musimy reagować na jakieś propozycje i tak dalej, mamy budżet nie jakiś gigantyczny bo to jest 4 miliony ale mamy budżet wystarczający na to, żeby tutaj kogoś podpisać no i jeżeli kogoś sprzedamy, no to oczywiście wpadnie hajs, który będziemy dysponowali, ale to wszystko już jutro